Jednym z filarów przyjaznej dla ludzi i środowiska przyszłości może stać się gospodarka o obiegu zamkniętym, w której odpad z jednego procesu produkcyjnego staje się cennym surowcem w innym. Jest to gospodarka, której naczelną zasadą jest efektywne wykorzystywanie tego, co daje nam natura. Punktem zwrotnym jest podejście do wytwarzanych produktów. Musimy przestać zadawać sobie pytanie, ile produktów chcemy wytworzyć, a zacząć zastanawiać się, jakie potrzeby chcemy zaspokoić. Musimy dyskutować już na etapie projektowania, do czego będzie nam dany towar czy usługa potrzebna. W takim świecie generować będziemy mniej odpadów i zaczniemy być otwarci na innowacyjne pomysły, takie jak miejskie górnictwo, w którym cennych surowców poszukuje się na składowiskach. Znajdować będziemy nowe zastosowania do używanych rzeczy i nowe zastosowania dla materiałów, które mamy pod ręką. Energia zmian to hasło tegorocznej konferencji Ekomiasto. Pozytywna energia, powiedziałbym, by zmieniać nasze miasta na lepsze, bardziej przyjazne mieszkańcom i środowisku. W trakcie tej sesji będziemy dyskutować o transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i roli, jaką miasta mogą w niej pełnić. Ja nazywam się Łukasz Holec i reprezentuję Fundację Ellen MacArthur, organizację, która jest światowym liderem w promowaniu idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Mam ogromną przyjemność moderować dla Państwa tę sesję, szczególnie, że w tej sesji będziemy mieli cztery panelistki, a w poprzedniej sesji mieliśmy czterech panelistów i panią prowadzącą. W tej sesji jest odwrotnie. Naszą dzisiejszą sesję podzieliliśmy na dwie części. W pierwszej usłyszymy perspektywę miast i ich osiągnięć na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym. Tutaj usłyszymy panią Ninę Wolf, panią kierownik do spraw planowania w Circular Gothenburg oraz panią Adrianę Saganek z miasta Ciechanów. W drugiej części natomiast usłyszymy perspektywę organizacji, które wspierają te działania i zbliżają do siebie sektor prywatny i publiczny. W tej części usłyszymy panią Magdalenę Dziczek z EcoPack oraz panią Katarzynę Błachowicz z klastra gospodarki odpadowej i recyklingu. Zanim jednak zaczniemy, zapraszam na krótkie wideo mówiące o tym, dlaczego miasta są ważne w transformacji do gospodarki o obiegu zamkniętym i jakie są jej zasady. By 2050, two-thirds of us will live in cities. Already, cities are where we consume 75% of our natural resources, produce over 50% of global waste, and emit up to 80% of global greenhouse gases. These are consequences of our linear take-make-waste model. But cities are also places which concentrate on innovation, education, finance, culture, and where people exchange ideas. Pragmatic and acting quickly, they play a leading role in politics and the economy. They can lead the way to develop a circular economy. The circular economy can help cities to thrive and become more livable and resilient, helping to meet urban priorities around housing, transport, and economic development. The circular economy can also help cities meet the Sustainable Development Goals and their climate targets. It starts with three principles. Design out waste and pollution. Avoid creating waste in the first place. For example, with products and parts created within cities when needed, using materials that can be reused, recycled, or composted. Making use of untapped space in buildings, transport, and using renewable energy to power the city, making them healthier and cleaner. Keep products in use. So products are no longer used just once. They're reused, repaired, and refurbished. And people gain access to the things they need, be it space, products, or transport, in new ways. For example, through sharing rather than owning, and connecting people to their neighbours and communities. And cities are planned so that materials flow. Regenerate natural systems, so that valuable nutrients return to the soil and air and water quality improves in the city and in the countryside beyond. Ready to get started? Check out the resources from the Ellen MacArthur Foundation,
Circular Economy in Cities is a suite of online resources which provide a reference point for urban policymakers. It will help you understand what the implementation of circular economy principles in cities can look like, with fact sheets on the opportunities and benefits that a circular economy can bring to cities, guidance on which levers can be used to accelerate this transition, case studies from cities that have already been putting these ideas into practice, and links to other networks and resources to learn what other organisations are doing on the topic of circular economy in cities. If you're ready to take things further, you can join networks of cities, businesses and institutions all collaborating on the circular economy. Search for a circular economy in cities or visit ellenmacarthurfoundation.org. Tak jak słyszeliśmy w wideo, 50% światowych odpadów jest produkowanych w miastach. Myślę, że problem odpadów to jest tylko początek i tu chciałbym się zwrócić do pani Niny Wolf z Circular Gothenburg. Czy mogłaby pani podzielić się przykładami inicjatyw z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym w Gothenburgu? Hi, thank you for inviting me. So let's see, Lucas. Can you see my screen, Circular Gothenburg? Perfect. Yes. My name is Nina Wolf, and I'm representing the city or the municipality of Gothenburg, which is the second largest city in Sweden, and it's on the west coast of Sweden. In 2016, we started up a tax-funded initiative called Circular Gothenburg, where we are focusing on waste prevention, through, for example, circular design and business models, but also reuse, share, and repair. Since the start, 2016, we have taken a broad approach, both in subject areas and in collaboration, with the aim of going from linear to circular economy in practice. Our three target groups are our own city administrations, the citizens of Gothenburg, and the business sector. And for all three, we try to make the transition to circular economy as easy, natural, and attractive as possible. And when it comes to the business sector, it's mainly through stimulating circular production and business models, not least through our public purchases and procurements. I will now show you three examples on what we do in Circular Gothenburg. Every year, we spend about 10 million euros on office furniture in the municipality of Gothenburg. Until now, it has been much easier to buy new furniture and then throw away old ones. Circular Gothenburg is trying to close the loop by making it easier and more attractive to reuse. In practice, this means that we have supported about 10 different administrations inside the municipality in purchasing reused furniture, which you can see the result of in these pictures. We have also developed guidelines, also in the pictures, both on a strategic and an operative level to make it easier to purchase and get rid of furniture in a circular way. And this year, the city finally launched a new framework agreement to make it easier to procure used and redesigned furniture. In 2018, we tested and developed four completely new facilities called Fixotheks. And it's open for the citizens. And a Fixotheek is a staffed facility close to where people live, where you can meet, learn, repair, and redesign stuff, swap toys, clothes, books, etc. Or you can lend and borrow tools back home. These facilities have also become attractive and important from a socioeconomic perspective. And right now, we are experiencing a construction peak in Gothenburg, which presents a great challenge and opportunity to make the material flow circular. In 2019,
we developed some ready-to-use recommendations and how to construct and demolish in a circular way, and also how public procurement can be formulated, the requirements can be formulated. However, even if we have ambitious environmental goals in Gothenburg, the public procurers are afraid that circular construction and demolition will be more expensive. So in order to use the potential of public procurements, and to speed up the development of the circular construction and demolition process, we are now investigating the possibility of entering into an agreement between the three largest cities in Sweden, Stockholm, Gothenburg, and Malmö, to make it mainstream to procure circular products and methods from the market. And at the same time, we are planning a cross-border dialogue with the market to be sure that the costs won't increase for each and every project. Instead of offering extra money, we will ensure the market that we will start demanding these products and methods now, and that our goals is to construct and demolish in a fully circular way in 2030. In this picture, you can see how much household waste the citizens of Gothenburg generate during 1 year if we were to put it in a huge pile in our biggest sports arena called Ullevi. Due to all the land use, energy, and resources that are used and put into these products, ending up as waste, our city has decided to reduce household waste by 30%. And that is by 2030 compared to 2010. If we were to add the waste from construction and demolition to this pile, the pile would be three times as large and Ullevi would be completely flooded. A new goal for the city is therefore to reduce the climate impact from building materials in our own construction projects by 90% until 2030. And circular construction is an important solution to this. In our new regulations that you can see in the picture as well, on a both national and regional and local level, circular economy is a prioritized area and seen as a necessary instrument to reduce climate impact from our food and products. In July this year, the Swedish government presented a national circular strategy. And in Gothenburg, our next step is to develop a local circular strategy and action plan, of course, for Gothenburg in broad collaboration together with many different stakeholders. I'd like to thank you and finish off with three things that we've learned over the years. Cross-border strategies and collaboration are needed, both within the municipality and between different stakeholders. The second thing is that municipalities are important actors that can speed up the transition. And finally, it's a challenge, but also a great opportunity to go from niche to mainstream by making the circular transition both easy, attractive, and natural. So thank you very much. That's from Sweden. Dziękuję bardzo. Bardzo inspirujące i niesamowicie ciekawe i ambitne cele, żeby zredukować o 90% odpady poprzez właśnie ten construction and demolition waste. To jest bardzo ambitny cel. Chciałem się zapytać tutaj, już odnosząc się szczegółowo do tego przykładu, czy
Tu jest jakaś dedykowana jednostka, która zajmuje się w mieście właśnie, powiedzmy sobie, tymi zamówieniami publicznymi w ramach tych housing czy to jest coś, co działa tylko w ramach, powiedzmy sobie, jednego urzędu, czy to jest współpraca całych wszystkich urzędów i wszystkich zapotrzebowań na pomieszczenia, na biura? Jak to wygląda? In Gothenburg we have an office that is focusing and helping the other administrations with purchase and procurements in many different products and services, but not for construction and demolition products. That is in many different housing companies and also building companies inside the city managing themselves. But for other products like furnitures and so on, it's a special administration. Dziękuję. Chciałbym jeszcze też nawiązać do jednego punktu, o którym Pani mówiła, o współpracy między miastami, bo to jest też bardzo ciekawy pomysł i ciekawy przykład. Przez kogo jest to kierowane? Skąd ten pomysł i czy tutaj są jeszcze jakieś, powiedzmy sobie, lessons learned, którymi mogłaby się Pani podzielić z tej współpracy między miastami? Lovely to hear that you think that's an interesting idea. It came up in February from myself actually, after project managing a project about public procurement and construction materials that I mentioned. You know that the project in 2019, the idea came up from the frustration that I felt that the transition wasn't moving fast enough. I thought that the recommendation was so concrete and obvious to be able to use them directly, so the administrations and companies would say, "Woo, let's start doing it." But of course, the transition takes a little bit longer time. But also, I heard a lot of procurers saying that, "No, we can't do this because it will cost more. Won't get any offers for building if we ask many different questions or difficult questions." So then I like turn it around and said, okay, it can't cost more. So how can we do it anyway? And I see this maybe, probably, this could be scaled up in other countries as well. It would be lovely to be able to do this in Poland, the three biggest cities or three cities, doing the same thing, doing a digital platform, working together and sharing examples and talking with the market at the same time. It would be lovely to do this in a more international project. Na pewno wymiana takich best practice czy najlepszych rozwiązań ma to do siebie, że możemy się wzajemnie od siebie uczyć i inspirować i też, powiedzmy sobie, stawiać sobie bardziej ambitne cele nawzajem, bo to chyba właśnie też na tym polega. I patrzę, że nie mamy jeszcze żadnych pytań. Chciałbym zaprosić pozostałych panelistów do że tak powiem, udziału w dyskusji, ale w tym momencie chciałbym zwrócić się do pani Adriany Saganek z Urzędu Miasta z Ciechanowa o przykład z Ciechanowa. Może troszeczkę na bardziej początkowym zakresie, ale bardzo interesujący przykład. Pani Adriano? Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Spróbuję podzielić się tutaj ekranem i włączyć dla Państwa prezentację.
Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w dzisiejszej konferencji, dzięki której mogę się podzielić z Państwem doświadczeniami naszego miasta, miasta Ciechanowa, z wdrożenia właśnie w Ciechanowie systemu indywidualnej segregacji odpadów, albowiem mówiąc o gospodarce odpadami, nie sposób zapomnieć o segregacji i o tym, jak wielką rolę ona właśnie w gospodarce odpadami odgrywa, tak aby właśnie te systemy działały sprawnie i otrzymywać tego rodzaju produkty, które później w następnych etapach będą mogły zostać poddane recyklingowi, bądź też oczywiście ponownie mogły być użyte. Szanowni Państwo, od samego początku, kiedy sam system gospodarki odpadami na terenie miasta został wdrożony w 2013 i to właśnie miasto przejęło obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, naszym podstawowym celem było to, aby sam system działał w pełni sprawnie, on był szczelny, a także podstawowym celem było to, aby tak prowadzić segregację, aby móc uzyskać odpowiednie poziomy recyklingu, na które oczywiście, do których ustawodawca nas zobowiązywał. Stąd też do naszych celów przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego poziomu recyklingu poprzez odpowiednią segregację, ograniczenie ilości składowania odpadów, ale również polepszenie estetyki w przestrzeni miejskiej. Niemniej jednak, aby oczywiście osiągnąć te cele, muszą być do tego niezbędne metody i nie da rady oczywiście tych celów osiągnąć bez odpowiednich zmian nawyków naszych mieszkańców, edukacji ekologicznej, ale również niestety bez pełnego nadzoru i kontroli prowadzonej gospodarki odpadami w mieście. Przyglądając się, jak działa sam system gospodarki odpadami właśnie w naszym mieście, myślę, że nie będziemy wyjątkowi tutaj pod tym względem. Większość z naszych mieszkańców oczywiście deklaruje selektywną zbiórkę, chcąc uiszczać obniżone opłaty, a niestety z faktycznej, prawidłowej, selektywnej zbiórki wywiązuje się już niestety duża mniejszość mieszkańców, na pewno dużo mniejsza od tej faktycznie zadeklarowanej. W przypadku Ciechanowa ponad 94% deklaruje, że faktycznie segreguje. Na terenie zabudowy jednorodzinnej już od wielu lat działa bardzo sprawnie system pełen nadzorczy, kontrolny całego systemu gospodarki odpadami. Właśnie na terenie zabudowy jednorodzinnej mieszkańcy otrzymują worki, dodatkowo kody przypisane do danej frakcji, danego gospodarstwa domowego, tak aby miasto mogło w pełni nadzorować i weryfikować faktycznie rzetelną prowadzoną selektywną zbiórkę na terenie zabudowy jednorodzinnej. Obserwując i porównując jakość odpadów, która przekazywana jest z terenu zabudowy jednorodzinnej, a wielorodzinnej, no niestety wielorodzinna nadal pozostawiała bardzo wiele do życzenia, a jakość odbieranych odpadów, choć pomimo oczywiście ogromnej deklaracji samych mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, pozostawiała wiele do życzenia i niestety z segregacją, do segregacji prawidłowej i rzetelnej miała jeszcze daleko. Stąd też pomysł miasta wraz z jedną z ciechanowskich firm na dokładne przeniesienie systemu, który bardzo dobrze i sprawnie działał już na terenie zabudowy jednorodzinnej, właśnie na teren zabudowy wielorodzinnej, gdzie niestety jeszcze jakość prowadzonej selektywnej zbiórki właśnie wymagała pełnego wsparcia, nadzoru i motywacji mieszkańców tak, aby oni jak najbardziej rzetelnie tą selektywną zbiórkę właśnie w zabudowie wielorodzinnej wypełniali. Już w roku 2019 został wdrożony projekt, na początku był to pilotaż, objęto tym pilotażem 310 gospodarstw domowych, było to około 712 mieszkańców, niemniej jednak już po rocznych efektach wdrożenia właśnie tego systemu indywidualnej segregacji na terenie zabudowy wielorodzinnej zdecydowaliśmy się na wdrożenie już właśnie tego systemu na stałe, stąd też właśnie na tym osiedlu
już po niewielkich zmianach właśnie wynikających z doświadczeń pilotażowych, ten system indywidualnej segregacji już na stałe zagościł na jednym z naszych ciechanowskich osiedli. Tak, żeby nie być gołosłownym, tak to dokładnie wygląda. Są to obudowy do pojemników, w środku znajdują się pojemniki i teraz tak pokrótce, jak to funkcjonuje, jak to wygląda, jak to oczywiście pod kątem i od strony miasta, jak również samego mieszkańca. Podobnie, tak jak już wcześniej wspomniani mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej, wszyscy mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej otrzymują indywidualne kody QR. Te kody QR w formie naklejki, oni zobowiązani są do naklejenia na worki przed wyrzuceniem odpadów. Tylko przy udziale właśnie tego kodu QR możliwe jest otwieranie pojemnika. Co ważne, w czasach epidemii same pojemniki otwierają się bezdotykowo, a każdorazowe wyrzucenie odpadów jest rejestrowane w systemie informatycznym, zarówno pod kątem, kto wyrzucił te odpady, jakie odpady i co też ważne, każdorazowe wyrzucenie odpadu, każdy ten odpad jest ważony i te wszystkie dane zapisywane są w systemie internetowym, który zarówno dostępny jest dla miasta, jak i dla podmiotu, który z terenu naszego miasta odbiera odpady. Bardzo ważnym elementem samego systemu jest również to, że sam system wyposażony jest również dodatkowo w takie urządzenie mobilne, które umożliwia również pełen nadzór i kontrolę nad tym, co faktycznie zostało wyrzucone, bo pierwszy oczywiście element kontrolny systemu to jest to, czy w ogóle został wyrzucony odpad, jakiego rodzaju, a dodatkowo dzięki urządzeniu mobilnemu możliwe jest przy udziale oczywiście pracowników firmy odbierającej odpady również sprawdzenie jakości i rzetelności przeprowadzonej selektywnej zbiórki. Środkami do realizacji celów, które tutaj właśnie zostały wdrożone, to są te właśnie kody QR, jest to ważenie ilości odpadów i pełen monitoring systemu prowadzonej selektywnej zbiórki. Dzięki systemowi możliwe są pełne analizy z aplikacji, pełne analizy ilości, jakości przekazywanych odpadów, ale również właśnie dzięki tego typu systemowi zapewniona została w pełni estetyka i higiena przestrzeni naszej miejskiej. Co daje? Tak jak już wcześniej wspomniałam, myślę, że też Państwo się zgodzicie, jeżeli chodzi o względy wizualne, estetyczne, to oczywiście jest to znaczna poprawa w przestrzeni miejskiej, ale przede wszystkim obserwujemy znaczny wzrost ilości osób, które faktycznie segregują odpady. Jest to wzrost, który oceniamy od dzisiaj mniej więcej z ilości osób, które faktycznie segregowały, z 10% do około 90%. Sam udział ilości odpadów, które selektywnie zebranych do całego strumienia ilości odpadów, które przekazywane jest właśnie z tego osiedla, obniżył się tutaj z 80% ilości odpadów zmieszanych do mniej więcej 55% ilości odpadów zmieszanej w całej frakcji. Stąd też w pełni widzimy, że tego typu element nadzorczy, kontrolny nad gospodarką odpadami na terenie zabudowy wielorodzinnej w bardzo silnym stopniu zmotywował naszych mieszkańców, tak? Wreszcie przestali oni czuć się anonimowi i poczuli pełną odpowiedzialność za to, co faktycznie wytwarzają. Przestali być anonimowi i wiedzą doskonale, że chcąc uiszczać obniżoną opłatę z tytułu gospodarki odpadami, muszą w pełni rzetelnie wywiązywać się z tej segregacji. W innym przypadku miasto będzie miało pełne możliwości i narzędzia do tego, aby tą opłatę podwyższyć, czego tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, co działa najbardziej na wyobraźnię mieszkańców? Oczywiście finanse, pełna ekonomia, a więc pewne zagrożenie, że zostaną rozliczeni z nierzetelności selektywnej zbiórki, bardzo silnym stopniu zmotywowała naszych mieszkańców do tego, aby
faktycznie z tej segregacji się wywiązywać. Co ważne, również zostało przy udziale tego systemu indywidualnej segregacji, również zlikwidowaliśmy podrzucanie odpadów. Każdy z tych obiektów jest dodatkowo monitorowany i co jest bardzo ważne, dodatkowo tylko i wyłącznie przy udziale tych kodów QR możliwe jest otwieranie pojemnika, stąd też w pełni uszczelniliśmy system, albowiem nie ma takiej możliwości, żeby ktoś inny podrzucił z zewnątrz, czy też osoba, która chce uniknąć opłat z tytułu gospodarki odpadami, gdzieś tam podrzuca do osiedla obok, a dodatkowo monitoring uniemożliwia podrzucanie pod tak zwany pojemnik danych odpadów, co oczywiście też niewątpliwie w bardzo silny sposób przekłada się dalej na ekonomię zarówno dla samego mieszkańca, albowiem mieszkańcy bloku będą odpowiadali tylko i wyłącznie za odpady, które faktycznie wytworzyli z tej rzetelności selektywnej zbiórki, którą faktycznie prowadzą, a do tego, co następnie będzie przekładało się na finanse i zarówno mieszkańców, jak i miasta, albowiem szczelny system i dodatkowe środki z tego tytułu będą oczywiście powodowały, że ta jakość i gospodarka odpadami będzie jak najlepiej, w jak najlepszym stopniu tutaj w mieście prowadzona. Co ważne, oczywiście hermetycznie zamykane pojemniki, to jest ograniczenie dostępu i gryzoni, ptactwa, zwierząt z zewnątrz, co na pewno też zapewnia pewną estetykę przestrzeni i porządek. Co więcej, już wspomniana wcześniej również ta możliwość weryfikacji prowadzonej selektywnej zbiórki na terenie zabudowy wielorodzinnej, która faktycznie wcześniej była, no żeby nie użyć słowa fikcyjna, teoretyczna, tak? To była oczywiście tylko i wyłącznie teoria, że oczywiście mieszkańcy są zobowiązani, niemniej jednak jeden z sąsiadów patrzył oczywiście na drugiego i faktycznie słabo mobilizowało go to do prowadzenia rzetelnej, selektywnej zbiórki, albowiem no po co, jeżeli faktycznie dana osoba, która mieszka obok, tego nie czyni, a więc cóż ja jako jedna osoba będzie zmieniała? No nie, takie myślenie niestety jest tylko i wyłącznie krótkowzroczne i każda osoba, każdy mieszkaniec ma w sposób faktyczny, przekłada się również później na cały system i na jakość prowadzonej selektywnej zbiórki, stąd też mobilizacja naszych mieszkańców, szczególnie właśnie w przypadku zabudowy wielorodzinnej, ma ogromne znaczenie w skali całego miasta, albowiem aż 66% wszystkich mieszkańców Ciechanowa to właśnie mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej. Stąd też nie mogliśmy pozostawać obojętni wobec wątpliwej rzetelności prowadzonej selektywnej zbiórki właśnie na terenie zabudowy wielorodzinnej. A powiedzmy sobie szczerze, oczywiście im większy stopień recyklingu, im lepsza segregacja, tym lepsze surowce oczywiście również otrzymujemy celem ich odzysku i poddania dalszych procesom recyklingowym. Co ważne, też w dobie rosnących cen z tytułu gospodarki odpadami, to oczywiście jest to, że każdy z tych pojemników wyposażony jest w czujnik zapełnienia. I tylko i wyłącznie przy odpowiednim poziomie zapełnienia taki sygnał internetowo wysyłany jest do firmy odbierającej odpady, a więc tylko i wyłącznie wtedy faktycznie śmieciarka wyjeżdża do nadane osiedle i te odpady odbiera, stąd też jest możliwa pełna optymalizacja wyjazdów, kosztów związanych z odbiorem odpadów, a tym samym są, które oczywiście koszty następnie przekładają się na koszty dla nie tylko mieszkańca, ale oczywiście dla całego miasta. I tylko tak naprawdę jeszcze pokrótce, no, mając na uwadze fakt, że każdy element nadzorczy bądź element kontrolny budzi obawy mieszkańców. I muszę powiedzieć, że ten system, który w pełni zmobilizował mieszkańców, który powoduje, że stali się oni odpowiedzialni za to, co faktycznie wyrzucają, ten system został bardzo pozytywnie przyjęty przez naszych mieszkańców i większość z naszych mieszkańców ocenia go bardzo pozytywnie i większość z naszych mieszkańców już naprawdę nie chciałoby jakiegokolwiek powrotu do systemu zbiórki odpadów sprzed wprowadzenia systemu. Jak wcześniej też wspominałam, sam system wyposażony jest również w wagę.
Oczywiście wszyscy doskonale wiemy, że oczywiście w chwili obecnej sama ustawa o utrzymaniu czystości i porządku określa i zamknięty katalog możliwości wyliczania wysokości opłaty za gospodarkę odpadami. Niemniej jednak pojawienie się takich urządzeń już w przestrzeni publicznej na pewno stwarza pewne możliwości rozważania, czy społeczeństwo, czy teraz, czy w przyszłości, jako nasze społeczeństwo bylibyśmy gotowi na uiszczanie faktycznych opłat za ilość wytworzonych odpadów, tak jak dzieje się to w przypadku innych mediów, prąd, gaz czy wodę. Tego typu urządzenia jak system indywidualnej segregacji takie możliwości daje. Tylko czy jako społeczeństwo jesteśmy już na tyle wyedukowani i gotowi na uiszczanie opłat z tytułu ilości wytworzonych odpadów, no to pytanie jeszcze pozostaje jako pytanie otwarte. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Pani Adriano. Tutaj pojawiło się trochę pytań, jedno dotyczące odpadów bio, czy mieszkańcy dostają także worki kompostowalne? To było pytanie na temat samego systemu, ale pojawiło się parę pytań dotyczących finansowania. Pierwsze, jaki to był ogólny koszt i skąd środki zostały pozyskane, ale również jaka jest różnica w opłacie odpadowej przed i po wdrożeniu tej inicjatywy? Na pierwsze pytanie, czyli tak jakby spróbuję oczywiście odpowiadać tutaj po kolei. Jeżeli chodzi o odpady bio, na chwilę obecną nie udostępniamy mieszkańców tutaj specjalnych worków do kompostowania. A więc tutaj tego faktycznie na chwilę obecną jeszcze nie wdrożyliśmy. Koszt inwestycji. Na chwilę obecną sama ta inwestycja, czyli inwestycja, która została wdrożona na terenie jednego osiedla, tam, tak jak wcześniej było wspominane, było to 310 gospodarstw domowych, są to trzy gniazda pojemników. Ten koszt który ponieśliśmy, jest to 300 tysięcy złotych. Było to finansowane ze środków naszych miejskich, ze środków przeznaczonych na gospodarkę odpadami. Niemniej jednak chcąc rozszerzać cały ten projekt na dalsze części miasta, na dalsze osiedla, będziemy aplikować o środki zewnętrzne, tak, aby oczywiście uzyskać jak największe możliwe dofinansowanie, aby miasto mogło finansowo sobie pozwolić również na rozszerzenie na pozostałe osiedla. Niestety, mając na uwadze oczywiście koszty tego typu systemu, musimy szukać źródeł zewnętrznych tak, aby zostało to wdrożone również na pozostałe osiedla na terenie naszego miasta. Super. Jeżeli chodzi o samą różnicę w opłacie odpadowej, nie zmienialiśmy wysokości opłaty i przed i po wdrożeniu samej inicjatywy. Stawka utrzymuje się w Ciechanowie na chwilę obecną na niezmienionym poziomie. Jest to 13 zł za odpady segregowane od mieszkańca. Stąd też tutaj te wydatki uiszczone z tytułu wdrażenia tego systemu na jednym z osiedli, absolutnie one nie wpłynęły na wysokość opłat dla mieszkańców. Ja chciałbym jeszcze też poruszyć jeden element, o którym rozmawialiśmy wcześniej, element edukacyjny, i wiem, że tutaj akurat ten program nie miał zaplanowanego tego elementu edukacyjnego, ale sama Pani wspomniała o edukacji społeczeństwa. Czy to jest to planowane, taki element edukacyjny w najbliższej przyszłości wraz z rozwojem tego programu? To znaczy, jeżeli chodzi o samą edukację w dziedzinie gospodarki odpadami, to ona w sposób ciągły prowadzona jest oczywiście na terenie naszego miasta, ona jest skierowana jest do wszystkich mieszkańców. Niemniej jednak wdrażając sam system na tym osiedlu zostało poprzedzone taką formą edukacyjną takiego
pikniku rodzinno-ekologicznego, tak, w którym oczywiście tu już stricte był skierowany tylko i wyłącznie do mieszkańców tego właśnie osiedla, gdzie przypominaliśmy zasady segregacji, jak również uczyliśmy samej obsługi tego systemu. Niemniej jednak same takie ciągłe działania edukacyjne, one są prowadzone na terenie naszego miasta w sposób ciągły, chociażby takie akcje promocyjne, to były sadzonki za odpady, tak, aby nasi mieszkańcy gromadzili odpady, przekazywali do punktu selektywnej zbiórki, a w zamian za przekazywane odpady otrzymują sadzonki roślin miododajnych. Taka akcja była prowadzona w przypadku okresu świątecznego za zebrane selektywnie odpady, za określone ilości przekazywane są choinki, również te działania proekologiczne, czyli działania edukacyjne w szkołach, w przedszkolach, są to pikniki ekologiczne, a teraz niedawno wdrożona, jak przykładem innych również miast polskich, przykład kampanii unikania plastiku i promowanie naszej ciechanowskiej kranówki. To jest taka najświeższa akcja wdrożona z wrześniem właśnie w tym roku. Bardzo interesująca kampania, muszę przyznać. Sam jestem zwolennikiem kranówki. Dziękuję Pani Adriano. Chciałbym wrócić na chwilę jeszcze do Pani Ines z Göteborga w kwestii edukacji. Czy mogłaby się Pani podzielić z nami z przykładami właśnie projektów czy inicjatyw w zakresie edukacji z miasta? We haven't worked so much specifically on education, but rather in different projects and including education in the collaboration work. So we have had a lot of workshops together with different stakeholders and learning together during the project in broad collaboration with different stakeholders. So the project I mentioned that we had in 2019, we had a broad like collaborative learning process, and also now actually in October we are going to have a basic circular economy education for all the staff in the city of Gothenburg that wants to participate, and of course about waste management, we have a lot of different education and also coaching, helping our different administration how to sort out different waste in the administrations. But as I mentioned before, we work mostly with prevent waste, and maybe like our focus has been on giving the right the opportunities, the possibilities to act, and now it's time to like okay, this is the to tell everyone that this is the possible. It's possible to by example, for example, circular furniture and so on. Dziękuję bardzo. Zostałem upomniany w kwestii czasu i niestety mamy już tylko 15 minut. Chciałbym w kwestii edukacji zapytać panią Katarzynę z klastra gospodarki odpadowej i recyklingu, jak ta współpraca wygląda między właśnie ośrodkami edukacyjnymi, sektorem prywatnym i publicznym. Dzień dobry, witam serdecznie. Przepraszam, już się nie pamiętam. Mamy dosyć duże może nie zaległości, ale ta efektywność jest dosyć nie taka, jakbyśmy się spodziewali. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę, że jak chodzi o recykling czy selektywną zbiórkę,
porównaniu do innych krajów, to jednak w krótszym czasie to realizujemy. Natomiast w sektorze, o którym Pan tutaj zapytał, jak najbardziej widać, to my w klastrze mamy akurat przez Akademię Recyklingu, nie dotyczy, szkolimy czy podnosimy kwalifikacje nie do końca w zakresie jakby szkolnictwa, czy tylko trafiamy trafiamy bezpośrednio do już firm, do przedsiębiorstw, do samorządów, żeby zwiększyć te kwalifikacje i też tą zdolność dopasowania siebie i też swojej zdolności do selektywnej zbiórki, czy do edukacji ekologicznej, czy też do gospodarki obiegu zamkniętego, bo tych informacji dosyć jest sporo na rynku, natomiast no, trzeba tak zrobić takie swoiste sito, co jest wartościowe, co jest faktyczne, a co jest jakimś taką trochę kaczką dziennikarską, powielaną, po prostu niesprawdzaną wielokrotnie w różnego rodzaju doniesieniach informacyjnych. Warto zwrócić uwagę na takie powielane, czasami niesprawdzone informacje. Ja się cieszę, że my w klastrze akurat mamy tak rozbudowaną strukturę, że mamy i firmy, jak i naukę, więc możemy na bieżąco weryfikować te niektóre doniesienia poprzez i doświadczenie przedsiębiorców, ale tak samo naukowców, którzy badają pewne aspekty, chociażby przez życia produktów. Więc tu w zakresie, jeszcze tylko dodam, w zakresie współpracy samorządu i gminy, to żeby nie być gołosłowną, zorganizowaliśmy też takie spotkanie i taką konferencję, bo clue leży w propagowaniu informacji, chociażby zielonych zamówień publicznych. Nasze działania tutaj na tym polu szkoleń czy konferencji nieodpłatnych polegają na tym, żeby powiązać jakby naukę, biznes też z samorządami, żeby wyjaśnić, że poprzez te zielone zamówienia publiczne możemy propagować, czy cyrkularne zamówienia publiczne, bo o tym się mówi, możemy propagować jak najbardziej te zielone rozwiązania, produkty, które powstają z recyklingu, czy też są jakieś bliskie prośrodowiskowym rozwiązaniom i nie bać się wykorzystywać ich właśnie przez samorządy. Tu jest może nie, że strach, może czasami też niewiedza, albo nie, myślę, że to z powodu niewiedzy albo niewykorzystania tego potencjału, jaki mamy, nie zazębia się to, chociaż powinno właśnie w tym kierunku dziś zmierzać. My mieliśmy też, tutaj się będę posługiwać też z Urzędu Zamówień Publicznych, wręcz propagowane są właśnie takie wybór takiego rodzaju zamówień, żeby móc tutaj działać i jakby chociażby podpowiedź w opisie przedmiotu zamówienia z jedna z możliwości, żeby wymagać wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem, że podane parametry są dostatecznie precyzyjne. Więc te działania mogą być realizowane i mi się wydaje, że one jakby łączą i spajają po prostu całą naszą gospodarkę i to bez podziałów na sektory. Myśmy rozmawiali wczoraj na temat kwalifikacji potrzebnych do nowych kwalifikacji potrzebnych do wprowadzania gospodarki o obiegu zamkniętym. I to jest bardzo ciekawy temat. Czy mogłaby Pani coś powiedzieć, wypowiedzieć się na ten temat? Bardzo się cieszę z tego pytania, bo uczestniczę też w pracach sektorowej rady do spraw kompetencji tutaj odzysku surowców i więc widać, że jest potrzeba. To jest projekt akurat PARP-owski, gdzie jest bardzo duża potrzeba zdiagnozowania i odpowiedzi poprzez różnego rodzaju kwalifikacje, szkolenia też zawodowe czy szkolnictwo, odpowiedzi na zapotrzebowania rynku przedsiębiorców i tego, jakie to są braki. Więc cieszę się z tego pytania, bo w tym kierunku zmierzamy, że tak naprawdę ta innowacja i to, co się dzieje na rynku, jest szybsze i pod względem legislacji, i pod względem też szkolnictwa, więc jakby to jest takie naturalne, że te nowe działania czy innowacyjne, one zawsze przekraczają ten limit, że tak się wyrażę, z administracyjnego punktu widzenia i legislacyjnego. Tutaj robiliśmy też takie badania, już są robione badania i analizy pod tym kątem, jakie są zapotrzebowania przedsiębiorców w tym zakresie. Jeszcze chciałam tutaj trochę danych Państwu przedstawić, żeby mi nie umknęło.
bo tak różnie z pamięcią, według bilansu kapitału ludzkiego 75% przedsiębiorców deklaruje problem ze znalezieniem kandydatów do pracy. I co ciekawe, nawet po przeszkoleniu różnego rodzaju, tam nawet do 30% niecałych, nadal nie są zadowoleni z efektów tych szkolnictwa. Więc my musimy tutaj w tym kierunku trochę się otworzyć i zobaczyć, czego potrzebujemy na rynku, w jakim kierunku zmierzają różnego rodzaju sektory i wtedy szkolić albo modułowo szkolić odpowiednie osoby, czyli nie ten cały potencjał, że poświęcamy 5 lat na szkolnictwo i potem wychodzimy z takim wąskim zakresie, ale może z każdego fragmentu, który potem można modułowo dostarczać i douczać, po prostu nie musimy od razu znać całej budowy danej maszyny, czy mieć całą wiedzę kompleksową, natomiast możemy ją uzupełniać w odpowiednim kierunku, gdzie będzie zapotrzebowanie na rynku. Więc tu się bardzo cieszę, te prace są, badają, więc my też zbieramy informacje i wśród naszych członków klastra, ale tak samo w ogóle wśród wszystkich przedsiębiorców i też dotyczy nauki w kierunku, którym i to idzie. Powstają jakieś nowe zawody, wcześniej nie zdiagnozowane. Ostatnio słyszałam o zawodzie TikTokowca, więc proszę sobie zwrócić uwagę, bardzo, że nie mieliśmy na ten temat takiego pojęcia. Bardzo innowacyjnie, tak. Dziękuję bardzo. Chciałem się zwrócić do pani Magdy Dziczek z EcoPack. Rozumiem, sektor prywatny też dość dużo robi w kierunku gospodarki obiegu zamkniętym. I wiem, że EcoPack wprowadzał różne propozycje, na przykład rozszerzonej odpowiedzialności producenckiej jako nowej legislacji i zastanawiam się, czy mogłaby się pani podzielić coś ze swojego doświadczenia. Tak, ale tylko chciałam tutaj z dużym uznaniem zwrócić się do pani Kasi Błachowicz, czy ja mam nadzieję, że zawód TikTokowca czy TikTokera nie będzie aż takim wielkim przedmiotem rozważań w klastrze, ale jest to innowacyjny zawód zdecydowanie, myślę, że marketingowo też fajne do sprzedania, super. Ale podzielam te uwagi, faktycznie my sami też dostrzegamy pewne braki kadrowe i tego typu w ogóle przekierowanie się na kształcenie modułowe, czyli gdzie będziemy w stanie się dokształcać i to skutecznie dokształcać, a nie tylko teoretycznie, no, jest absolutnie oczekiwane przez rynek i chylę czoła, trzymam kciuki i oferuję zawsze wsparcie jak najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o sam EcoPack i o to, jak my widzimy rozszerzoną odpowiedzialność producenta, to przede wszystkim chciałabym podkreślić, że szybko. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, żeby ona była uregulowana na poziomie krajowym, żebyśmy po prostu wreszcie zaimplementowali przepisy wynikające z dyrektyw opublikowanych już ponad 2 lata temu. Ale co istotne, no implementacja nie może być byle jaka, nie może być no takim, nie wiem, no doszyciem łaty do dzisiejszego systemu, który po prostu jest nieefektywny i który nie spełnia oczekiwań w zasadzie nikogo. No tutaj fantastyczna prezentacja pani Adrianny z Ciechanowa, która pokazuje, jak fantastycznie gminy starają się radzić sobie z problemem, który w zasadzie nie powinien być ich problemem. I muszę powiedzieć, że serce mi krwawi, jak słucham tego, że mieszkańcy muszą zapłacić, że gmina musi gdzieś tam wydziergać te pieniądze, wydłubać, wysupłać i myśleć, jak ten system zorganizować w sytuacji, kiedy tak naprawdę to my powinniśmy to zrobić. I chciałabym tutaj z głęboką pokorą to zakomunikować, tak bym powiedziała, że to my, wprowadzający, powinniśmy ten system budować i tak też widzielibyśmy implementację dyrektywy odpadowej, znaczy żeby rozszerzona odpowiedzialność producenta nałożyła na producentów odpowiedzialność nie tylko finansową, ale też operacyjną, chyba że mamy takie gminy i tutaj zostawiłabym taką furtkę, które już są tak daleko zaawansowane w swoich systemach gospodarki odpadami, że ta współpraca mogłaby się opierać na kooperacji między gminą a producentem, tak żeby jak najlepiej po prostu ten system wspólnie dla wspólnych celów rozwijać. Także tak bym tę współpracę widziała i
niebagatelną rolę w mojej ocenie odgrywa tutaj nie tylko samorząd, ale też no, strona rządowa, która jest odpowiedzialna za stworzenie ram prawnych. I tutaj też apel o współpracę zdecydowanie. Nie wiem, czy ktoś ze strony rządowej jest obecny. Natomiast myślę, że propozycja, która została wystosowana już jakiś czas temu, żeby stworzyć coś na kształt okrągłego stołu, na podstawie którego po prostu wypracowane zostaną założenia do ustawy, jest naprawdę rozsądnym wyjściem, które przysłużyłoby się rozwojowi systemu gospodarki odpadami i też no, takiemu trochę może łagodniejszemu przejściu w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, które no, jeśli ten nie zdążymy wskoczyć do tego wagonika, to nam odjedzie po prostu i będziemy tylko tak za nim biec na, albo nie wiem, może na drezynie podążać, a może fajniej byłoby tym Intercity się przejechać w końcu, w odpadach też. Bardzo mnie to cieszy, że producenci są chętni do wzięcia na siebie tej odpowiedzialności, bo jest taka prawda, że to producenci wprowadzają na rynek tak, produkty czy opakowania przede wszystkim i potem ci konsumenci czy użytkownicy mają z tym jakiś problem. Ale chciałbym jeszcze wrócić do kwestii obecnej sytuacji na linii tej współpracy samorząd, sektor prywatny. Czy jakieś takie success story może się Pani podzielić z własnego doświadczenia, czy niekoniecznie? Są pewne oczywiście przykłady, chociażby kwestia dostarczania recyklomatów do gmin, czy jakieś takie projekty, które są realizowane może trochę szerzej w kontekście na przykład no, ograniczenia tych negatywnych czynników zewnętrznych kosztem tych pozytywnych, tak? Czyli dostosowywania infrastruktury do potrzeb lokalnych społeczności, tam gdzie mamy fabryki, tak? Czy angażowania się w edukację ekologiczną też na tym terenie. Także to są już takie faktycznie bilateralne relacje, które poszczególne firmy mają z samorządami. Natomiast prawdę mówiąc, marzyłoby mi się trochę bardziej systemowe rozwiązanie, czyli powiedzmy no takie przede wszystkim współpraca, która dotyczyłaby szerszego kontekstu. To, co się dzieje lokalnie, jest niezwykle istotne dla każdego samorządowca. To jest to clue, prawda? Bo to jest moja gmina, to jest moja społeczność, dla której ja de facto pracuję i to jest najważniejsze. I tego typu działania są lokalnie faktycznie podejmowane. Natomiast myślę, że powinny być po pierwsze powszechniejsze, a po drugie no jednak tutaj w przypadku gospodarki odpadami no, w ramach pewnych założeń prawnych, tak? Czyli no, myślę tutaj o tej kulejącej rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Dzisiejszy system niestety w pewnym sensie trochę wiąże nam ręce. Dlatego, że my nawet gdybyśmy chcieli, takie próby prawne, analizy już podejmowaliśmy, gdybyśmy chcieli wziąć dziś odpowiedzialność od gminy za realizację obowiązku selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów opakowaniowych, to żadna gmina nie może nam takiej odpowiedzialności scedować. My nie jesteśmy w stanie przyjść do gminy i po prostu powiedzieć, droga gmino, my chcielibyśmy zorganizować tu system, nawet na takiej zasadzie, na początek przynajmniej, jak jest to napisane w regulaminie, podpiszmy kontrakt. No to pani w gminie mi powie, to proszę stanąć do przetargu, a czy ma pani zezwolenia, a i jeszcze cały szereg innych historii, bo tak jest skonstruowane prawo. Niestety system opakowaniowy idzie sobie, tak jak te tory z Warszawy do Ciechanowa, jeden tor idzie, drugi tor idzie, a stykają się właściwie, można powiedzieć, że muskają na bocznicy. I to się po prostu formalnie nie spina. Tu jest ogromny problem, a jednocześnie ogromna możliwość, jeśli ten problem się usunie zwyczajnie, tak? Problem formalny. Więc no tak mogłabym skonkludować de facto te wszystkie działania. No my koncentrujemy się przede wszystkim na tym usuwaniu formalnych przeszkód,
i jednak proponowaniu rozwiązań, które sprawdziły się w innych krajach Unii Europejskiej, po to, żebyśmy mogli, mieli no, przestrzeń do tego, żeby współpracować znacznie głębiej, także lokalnie, a nie tylko w zasadzie za pośrednictwem organizacji odzysku starać się realizować jakieś swoje zadania, a nie zawsze są to zadania, które nasycają apetyt też producentów, tak? Producenci mają też swoje zobowiązania, chcieliby mieć lepsze przełożenie na efekty tych działań, które finansują. Dzisiaj w zasadzie no, je finansują, coś próbują robić, trochę na własną rękę, trochę w zrzeszeniach, w różnych konfiguracjach. Natomiast nie ma w tym ani czty rozwiązania systemowego, a tego chyba najbardziej nam potrzeba, zwłaszcza w perspektywie i rosnących wymagań, i rosnących kosztów, i właściwie takiej niepewności, w której i gminy, i producenci się w dniu dzisiejszym znajdują, bo nie wiemy, czy za rok ten system będzie funkcjonował w takim układzie, jak funkcjonuje dzisiaj, czy być może w jakimś innym, czy inwestować w takie rozwiązania, w inne, czy w jakiekolwiek... Właściwie można powiedzieć, że instalacje komunalne i większość gmin i producenci no są na stand-by, tak? Wszyscy czekamy, co się wydarzy, proponujemy i tyle się dzieje. No. Dziękuję Pani Magdaleno. Mamy jeszcze dokładnie minutę. Chciałem w czasie zwrócić się jeszcze do Pani Katarzyny o takie może krótkie podsumowanie, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju success stories z Pani Pola i ciekawe były rekomendacje Pani Niny z Göteborga, jeśli chodzi o ważność i tej współpracy między różnymi podmiotami. Czy może Pani też coś w tej kwestii nam powiedzieć na zakończenie? Trochę tutaj przysłuchiwałam się Pani Magdalenie Dziczek tego, co mówiła, takim trochę powiało taką, no to trochę pesymistyczną wersją, ale taką bardzo realną, tym, co mamy, jaką sytuację mamy na rynku. Natomiast ja myślę, że do tego pociągu już dawno nie wsiadajmy, my po prostu szukajmy po prostu super innych innowacji, a nie ten przestarzały Intercity już, więc są nowocześniejsze. Zielonego transportu, więc to już niech sobie odjeżdża. My bądźmy krok do przodu. Tak jak chociażby z przemysłem 4.0, to już też są innowacje, przenosimy się do chmury, a nie myślimy o tym, żeby podłączyć się kablem gdziekolwiek, czy światłowodem. Więc dokładnie w tym kierunku bym szła. Ja tu mam z własnego podwórka chyba tak najszybciej bardzo ciekawe rozwiązanie i to jest taka perełka, czy tutaj widzę, że urzędy i samorządy pięknie działają, ale też mamy taką perełkę z Świętokrzyskiego, kiedy sam Urząd Marszałkowski zainicjował takie spotkania i już projekt jest złożony na współpracę z partnerami zagospodarowania akurat tutaj popiołów i osadów ściekowych, żeby powstał produkt. Więc jakby to jest fenomen, że urzędnicy jakby sami wychodzą z założenia, oni są traktowani trochę z takim zdziwieniem po prostu. Ale gdyby nie oni akurat tutaj i Urząd Marszałkowski, który to zainicjował, i Pan Marszałek, to by tego nie było. I to faktycznie już się dzieje, zobaczymy, jaki będzie efekt tego. Natomiast spotkały się podmioty, które wcześniej by nie pomyślały, tak? Tu popioły akurat z Połaniec, tu osady ściekowe, tu produkt finalny, który ma powstać i to wszystko jeszcze w połączeniu z nauką. Więc my takie przykłady mamy i nie czekamy na zmiany prawa, tylko realizujemy. Ja to powiedziałam już w pierwszej mojej wypowiedzi, że to prawo nie nadąża i to jest chyba potwierdzeniem tego, co Pani Magdalena Dziczek powiedziała, że my jesteśmy już jakby kilka kroków do przodu i już pniemy się, tak jak wspomniałam, nie za tym pociągiem, tylko za innymi rozwiązaniami, a to prawo i ta legislacja za nami nie nadąża. Czasami ona jest, ogranicza nas też niestety. Czyby czas minął? Tak, niestety, tak muszę przerwać. Że bardzo chętnie... Wiem, o tym temat jest bardzo ciekawy. Niestety nasz czas już minął. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu. Zapraszam na kolejną sesję. Będzie to sesja poświęcona efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję bardzo serdecznie, było miło Państwa widzieć. Dziękuję bardzo. Thank you.